Cześć kochani, tu Sielska, witajcie ponownie. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią opowiem Wam o moich doświadczeniach z kilkoma nowościami, jeśli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną. Mówimy oczywiście o kremach z SPF, o tym będzie dzisiaj, zapraszam. Tak, pianki, a właściwie pianka. Ten sam produkt, ale sztuk 3, no więc pianki w sumie, liczba mnoga. Pianki doszły, mowa oczywiście o piankach do włosów marki Goldwell, którą niweluje miedziane tony w moich włosach. W ostatnich chyba dwóch filmikach, jednym co najmniej, te moje włosy już były takie żółciutkie. Ja Wam tłumaczyłam, że myślałam, że mam jeszcze jedną sztukę w zapasach, ale okazało się, że nie mam. No i musiałam poczekać. I oczywiście w miedzianych, takich żółtych tonach, jeśli chodzi o włosy blond, złego nic nie ma, pod warunkiem, że się to lubi, a ja wolę jednak, jak te moje włosy są chłodne. Ja już potrzebuję iść do fryzjera, ja już potrzebuję ufarbować odrost. Ale u mojego kochanego Arka, no trzeba na swoją kolej poczekać, no jak na wszystko, co jest dobre w życiu. Więc czekam cierpliwie jeszcze jakieś 2 tygodnie i będzie porządek na głowie, ale nie o tym dzisiaj, moi drodzy. Dzisiaj będzie o ochronie przeciwsłonecznej. Ja przez ostatnich kilka miesięcy testowałam kilka nowości. O niektórych już wspominałam na kanale, ale z racji tego, że to jest taki raczej zbiorczy filmik, to stwierdziłam, że pokażę je tutaj i jeszcze o nich przypomnę. Już sobie podwinę tutaj rękawy mojej bluzki, bo będzie troszeczkę mazane tymi kremami po dłoniach. Mam 5 sztuk drogeryjnych kremów przeciwsłonecznych. Już Wam powiem, że kurczę, tutaj jest dużo dobrego. Nie ma co przeciągać, zaczynamy. I tak, dzisiaj będzie o tych drogeryjnych opcjach, ale ja ostatnio testowałam u siebie na kanale tą nowość marki Supergoop, bo to jest w ogóle nowa marka w naszej Sephorze, Unseen Sunscreen. Na majówkę wzięłam go ze sobą. Jeśli ktoś jest ciekawy, od razu Wam powiem, że on jest świetny. Ja go bardzo polubiłam i go polecam. Jeśli ktoś jest ciekawy tego kosmetyku, chce zobaczyć może jakiej jest konsystencji, no to postaram się podlinkować filmik, w którym o nim mówię i tutaj, i też w opisie poniżej. A teraz przechodzimy do tych drogeryjnych perełek. Muszę przyznać, że od co najmniej roku, jak nie 2 lat, to w drogerii pojawia się coraz to więcej naprawdę fajnych kremów z SPF. No bo niestety, podczas gdy na zachodzie, a właściwie jeszcze wcześniej, na wschodzie, dalekim wschodzie, w Korei, w Japonii, bo mi się wydaje, że cały ten trend, cała ta moda na jednak przykrywaniem się filtrami przeciwsłonecznymi, nie tylko wtedy, kiedy wychodzimy na plażę i wiecie, skwierczymy jak te skwarki na słońcu, podczas kiedy właśnie tam na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie oni mieli te takie delikatne, żelowe formuły, które nie bielą, które nie są tłuste, które nie sprawiają, że wyglądacie jakbyście się wysmarowali smalcem, no to właśnie u nas było przeciwieństwo tego. U nas właśnie te formuły były ciężkie. Ciężko było znaleźć filtr przeciwsłoneczny, który ładnie leżałby pod makijażem. Wszyscy wiecie, o czym mówię, a już właściciele cer mieszanych, taka jak moja, no był problem, nie było lekko, ale na szczęście coraz więcej jest fajnych, dobrej jakości kosmetyków na rynku, lekkich formuł, które fajnie leżą pod make-upem, które nie zapychają, które nie bielą, które się nie wałkują i które jeszcze niewiele kosztują. I o nich dzisiaj, moi drodzy. Zaczniemy od czegoś, co się pojawiło na kanale, od czegoś, co się kończy, już jest tak tutaj niewiele. To jest filtr przeciwsłoneczny marki L'Oreal, to jest ich seria Revitalift Clinical i to jest rozjaśniający krem nawilżający z ochroną przeciwsłoneczną na poziomie SPF 50+. Tutaj jest taki aplikatorek. W zeszłym roku jeszcze marka Garnier, pamiętam, tu jeszcze o Garnier wspomnimy, miała podobny filtr, jeśli chodzi o opakowanie, też była biała buteleczka i muszę przyznać, że jeśli chodzi o konsystencję, to też, kurczę, tak naprawdę, jakby mi ktoś wymienił naklejki, to bym się pewnie nie zorientowała. Ja się tutaj szybciutko przełączam na stronę Hebe, gdzie co nieco o tej formule jest napisane. To jest formuła, która została wzbogacona przez witaminę C, no i SPF 55, bo ta marka, ta seria Revitalift, mi się wydaje, że to jest seria, która właśnie jest przeznaczona dla właścicieli cer raczej dojrzałych. Tak mi się kojarzy, mogę bajkę opowiadać, ale jak widzę te kremy z serii Revitalift w Rossmanie na przykład, w ogóle w drogeriach, poustawiane na półkach, no to tak mi się kojarzy, że to właśnie już tak dla mnie te kremy, nie dla nastolatek,
nie dla cer trądzikowych, tylko dla cer dojrzałych. Właśnie i tutaj mamy jeszcze oprócz tego filtra przeciwsłonecznego, mamy też witaminkę C. Jest to kosmetyk testowany dermatologicznie, ultra lekka, nie klejąca się konsystencja, chroni przed promieniowaniem UVA i UVB, widocznie redukuje drobne linie i zmarszczki, redukuje przebarwienia. Tutaj jest napisane jeszcze, że ma wykończenie rozświetlające i muszę przyznać, że takie delikatne rozświetlenie jest. Bardziej bym powiedziała, że pozostawia naturalne wykończenie. O, to jest taka świeża, nawilżona buźka. Tak jak wspomniałam, on mi bardzo, ale to bardzo przypomina ten filtr z Garnier. Też taka lejąca się konsystencja, wodnista, bardzo lekka. Wybaczcie, że ja nie będę nie ma sensu. Będę się wycierać chusteczką od razu, ponieważ jak zacznę aplikować jeden na drugi ten filtr, to w końcu wszystko się zacznie zbrylać, nie będzie to dobrze wyglądać. Ja wspominałam już o tym filtrze, a właściwie o tym kremie z filtrem, w jakichś ulubieńcach, ponieważ to jest ulubieniec, to jest krem, który polubiła bardzo moja cera mieszana, który pięknie leży pod makijażem, który się ani nie roluje, ani nie wałkuje, rzeczywiście chroni przed promieniami słonecznymi. Przyznaję, że nie widzę go ostatnio na półkach w drogeriach, ale wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, jak była z tym filtrem od Garnier, który właśnie bardzo przypomina ten krem z kolei. Jest po prostu popularny, ludzie go cenią, tak jak cenię go ja i się po prostu wyprzedaje. I tak jak ta formuła przypomina mi ten filtr z zeszłego roku, ten od Garnier, o którym już wspominałam, tak Garnier ma jeszcze jeden filtr, który w gruncie rzeczy jest bardzo podobny i do tego, co był w zeszłym roku wypuszczony. To jest nowość w takiej fajnej, szklanej chyba buteleczce. Tak mi się wydaje. To jest ich Invisible Serum Super UV. Tu też jest SPF na poziomie 50+, też jest ochrona, czekajcie, mam literki UVB, UVA i UVA Long. No i tutaj już macie, jak to się nazywa? To nie jest pipetka, pompeczka. Przepraszam, chwilowe zaćmienie. Tu już macie pompeczkę. Ja nie miałam żadnej zatyczki tutaj. Wydaje mi się, że takowa nie występuje. No i znowu jest, wiecie, leiście, jest biały. Żaden z tych kosmetyków, tu macie L'Oreal, tu macie Garnier, żaden z tych kosmetyków nie bieli, co mnie bardzo cieszy. One, formuły, te dwie, obie, wyglądają tak samo na buzi. Są tak samo lekkie, są tak samo niewidoczne, tak samo dobrze noszą się pod makijażem. Jeśli chodzi o ten kosmetyk, to tutaj już z notino.pl czytam. No właśnie, to jest jeden z tych przypadków, gdzie niezbyt wiele udało mi się znaleźć informacji. Próbowałam i na stronie Garnier, i Notino, i na różnych innych stronach drogerii internetowych. No, chroni skórę przed promieniowaniem UVA i UVB, chroni skórę twarzy przed przedwczesnym starzeniem, co wynika właśnie z tej ochrony przeciwsłonecznej. Przeciwdziała wysuszeniu skóry, łatwa i szybka aplikacja, trzeba wstrząsnąć przed aplikacją. I tyle. Starałam się dowiedzieć czegoś na temat jego nazwy, to znaczy dlaczego tu jest w nazwie serum. Z reguły to by oznaczało, że tutaj jest grono jakichś składników aktywnych, pielęgnacyjnych. Niczego nie znalazłam. Może jak ktoś się zna na składach, macie link w opisie poniżej, to wiecie, wyczytacie to i owo. I to jest też kosmetyk, który ostatnio ciężko kupić, bo kiedy pojawiły się nowości z ochroną przeciwsłoneczną od Garnier, kojarzycie, w Rossmannach jak zbliża się już ta pogoda słoneczna, wyższe temperatury, to pojawia się nagle taka szafa, gdzie są wszelkie produkty z SPF. No i tam, gdzie była sekcja Garnier, no to właśnie ten kosmetyk i ten, który pojawił się w zeszłym roku, bardzo szybko wzięły pustkami te miejsca, gdzie te kosmetyki na początku stały. Teraz widuję je tylko w internecie, ja tą swoją sztukę w internecie kupiłam. No i prawda jest taka, że bardzo przypomina ten produkt od L'Oreal. Przyznaję, że ta buteleczka przemawia estetycznie do mnie bardziej niż takie plastikowe opakowanie. Z tym, że to opakowanie z kolei oczywiście jakoś tak bardziej, tak łatwiej ślizguje się do kosmetyczki i na pewno jest lżejsze. Tutaj już jest troszeczkę gramów więcej, co przy pakowaniu się na wyjazd ma duże znaczenie. Każdy gram się wtedy liczy, dziewczyny, my to doskonale o tym wiemy. No słuchajcie, bardzo fajny filtr przeciwsłoneczny, Garnier. Jeśli chodzi o Garnier w ogóle, już kończę tą myśl, przechodzimy do kolejnego produktu. Oni ostatnio w ogóle od zeszłego roku
rozbili bank, jeśli chodzi o SPF. Ja już Wam pokazywałam w zeszłym roku, że oni mają taki filtr przeciwsłoneczny, hipoalergiczny, takie mleczko dla dzieci i moja córka, która do tej pory, a lat ma 10, skończy niedługo, tolerowała tylko filtry mineralne, bo od każdych innych dostawała wysypki, nie swędzące i na szczęście, ale jednak była to wysypka, podrażnienie skóry. No więc musieliśmy stosować, nakładać na nią filtry mineralne, które oczywiście przy dłuższym stosowaniu strasznie wysuszały jej skórę. To było, wiecie, taka kwadratura koła, tak źle, tak niedobrze. I chyba w Grecji w zeszłym roku kupiłam jej filtr właśnie od Garnier. Było napisane hipoalergiczny i uprzedzę fakty. Wiele kremów z filtrem przeciwsłonecznym, które nie są mineralne, ale miały napis hipoalergiczny na opakowaniu, też ją uczulały. Przyznaję, że tam nie było zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o filtry w miejscu, w którym żeśmy przebywali w tej Grecji. Kupiłam tam ten krem i kurczę, jak gdyby nigdy nic. Leciusieńki, nawilżający, takie mleczko i nie uczula tej mojej córki i już mam zapas zrobiony na te wakacje, bo później pamiętam, że wróciłam, ciężko mi było dostać ten kosmetyk. W każdym razie, jeśli chodzi o Garnier, to oni ostatnio naprawdę potrafią w SPF-y i to jest kolejny tego przykład. Dobra, lecimy dalej. Oba kosmetyki, i ten od L'Oreal, i ten od Garnier, nadają Waszej cerze, mojej cerze, takie naturalne wykończenie. To nie jest taka sucha skóra, lekko zmatowiona, tylko to jest skóra taka delikatnie nakremowana, ale to już, wiecie, to jest taki efekt, jakbyście otrzymali po nakremowaniu buzi i odczekali jakieś 15-20 minut. Czyli ten krem już się wchłonął, już ta buzia jest taka, wiecie, zdrowo nawilżona, natomiast teraz przechodzimy do formuł, cały czas drogeryjnych, które dają troszeczkę blasku, ale nie perły. Nie ma drobinek świecących się w promieniach słonecznych, ja tego nie toleruję. I tutaj wracamy do ulubieńca z początku roku. To jest, kochani, Nivea seria Cellular Luminous i tutaj mam po niemiecku, więc nie będę czytać. Anti-pigment Flecken. Tagespflege Fluid. To jest po prostu krem nawilżający, rozświetlający z SPF 50. Ja tutaj czytam ze strony drogerii Hebe. To jest... Aha, przepraszam, tu jest taki apel. Pożegnaj przebarwienia z Nivea Cellular Luminous SPF 50. To wyjątkowy krem przeciw przebarwieniom z opatentowanym składnikiem Luminous 630. Skutecznie zmniejsza i rozjaśnia przebarwienia. Dodatkowo to krem przeciw przebarwieniom na twarzy, który ujednolica kolory skóry oraz zapewnia efekt rozświetlenia. Pozostawia cerę nawilżoną, matową i przyjemnie gładką. Absolutnie tutaj nie mówimy o macie. Tutaj jest rzeczywiście delikatny efekt rozświetlenia. Jest odpowiedni dla kobiet w ciąży, bezpieczny dla skóry wrażliwej oraz każdego typu karnacji. Tak, omijaj okolice oczu. Kładą go pod oczy, przyznam szczerze, i nic się nie wydarzyło. Tutaj oczywiście to jest opakowanie, które już jest wstawione do denek, z tym, że ja już na początku roku wiedziałam, że będę chciała dla Was przetestować kilka opcji, jeśli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną drogeryjną. I zostawiłam sobie tutaj troszeczkę produktu w opakowaniu. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tam jeszcze coś jest. To jest tak jak L'Oreal i Garnier były mleczno-białe. Tutaj już jest tak troszeczkę bardziej łososiowo. Kurczę, będzie widać? Czekajcie. Na porównania. Garnier. Tu jest Nivea. Czekajcie. Tutaj macie mleczko, tu już jest bardziej treściwie. Mowa o tym kremie od Nivea. On jest delikatnie nawilżający, ale nawet przy mojej cerze mieszanej nie mogę powiedzieć, żeby to był krem, który mi zastąpi krem nawilżający i ochronę przeciwsłoneczną w jednym. Nie, ja jeszcze pod niego musiałam kłaść jakiś krem nawilżający właśnie. I tutaj trudno mówić o kryciu tego produktu, bo tutaj jeśli chodzi o pigmenty, to znikoma ilość, ale jednak jak się nałożyło ten krem, jak ja nałożyłam ten krem, to było takie lekkie rozmycie tych moich porów, niedoskonałości. Ta buzia po prostu wyglądała świeżej i ładniej. Świetna opcja. Ja później jeszcze pamiętam, to znaczy zachęcona sukcesem tego produktu u mnie, pamiętam, że sięgnęłam po ich chyba też z serii Cellular. Tam było taki podkład serum, korektor. Nie, to nie zadziałało, to nie wyszło. Natomiast ten krem to jest hit. Leciusieńki można nosić bez, bo jest właśnie to takie delikatne bardzo, bardzo delikatne, zaznaczam, upiększenie. Można go nosić pod makijaż.
bardzo fajny efekt. I tutaj Wam pokażę teraz coś bardzo, bardzo podobnego, z tym, że też bardzo nowego. Dlatego, zanim jeszcze pokażę ten produkt, ja go testuję od jakiegoś tygodnia. I oczywiście z racji tego, że już go polubiłam, nie można mówić o jakimkolwiek zapychaniu porów, o reakcji uczuleniowej. No jak na razie jest hit, ale jakby się coś zaczęło dziać. Nie interesuje mnie to, na jakim etapie oglądacie ten film, czy minął miesiąc od publikacji, czy dwa miesiące. To jeśli by się coś zaczęło dziać, jeśli zauważyłabym jakąś niepokojącą reakcję skórną, albo po prostu przestałabym się lubić z tym kosmetykiem, bo on na przykład po 3 tygodniach zacznie w jakiś dziwny sposób się zachowywać, to będzie w opisie poniżej zaznaczone gwiazdką i napisane. Skoro tego nie ma, to znaczy, że nic się nie dzieje i dalej jest hit. Mowa o nowości, moi drodzy, marki AA, to jest ich, nie wiem jak to przeczytać, AA Lab, tak mi się wydaje, ja bym tak to przeczytała, to jest krem na dzień SPF 30, tutaj jest nonapeptyd 1 i 100% centella B12, czekajcie, przechodzimy na stronę AA i czytamy, i tu jest dużo. Jest to zaawansowany program, AA Lab, dobrze przeczytałam, to zaawansowany program pielęgnacyjny nowej generacji, który szybko poprawi kondycję skóry. Przechodzimy do kosmetyku. Jest to nawilżający, rozświetlający krem, który zapewni Twojej skórze intensywne nawilżenie, wysoką ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV. No tu jest 30, więc ta, jeśli chodzi o wysokość tej ochrony, to tak, no jeszcze ujdzie, u mnie przynajmniej. Rozświetlenie i poprawę kolorytu, nawilżenie i aksamitne wygładzenie, satynowe wykończenie bez białych smug. Kompleks Centella B12 to zgłoszone do patentu połączenie dwóch wyjątkowych składników. I to jest Centella z Madagaskaru, która zapobiega, przepraszam, powstawaniu zmarszczek, wzmacnia włókna kolagenu, intensywnie nawilża, chroniąc kwas hialuronowy przed degradacją, detoksykuje, neutralizując wolne rodniki, które są oczywiście odpowiedzialne za przyspieszenie starzenia się naszej skóry. Witamina B12 ma działanie przeciwzapalne, łagodzi podrażnienia i reakcje alergiczne. Tak, tutaj jeszcze są, wiecie, jakieś dopisane rzeczy, ale jeśli chodzi o taki trzon tego, co tutaj jest i co nam oferuje marka AA, to byłoby tyle. Przede wszystkim opakowanie. Ja uwielbiam, zarówno jeśli chodzi o pielęgnację, jak i kolorówkę, miękkie tuby z pompeczką. Mam słabość. Uwielbiam je wpychać do kosmetyczki. One są, ktoś do mnie pisze, pewnie mąż, siedzi w Paryżu. Zaraz z niego odpiszę, pewnie tęskni. Słuchajcie, no opakowanie przyciągnęło moją uwagę. To po pierwsze. Tutaj ta 30, przyznaję, że gdyby była 50, to już w ogóle byłoby idealnie, natomiast jeszcze po 30 jestem w stanie sięgnąć. Rzeczywiście jest to kremik, który może mi zastąpić, kiedy jest cieplej, nie dzisiaj, bo dzisiaj jest 13 stopni w Warszawie i pada. Kiedy jest cieplej, rzeczywiście, nieładnie powiem, olewam krem nawilżający i też pięknie to wszystko wygląda. Jeśli chodzi o to jego satynowe wykończenie, on jest różowy, zobaczcie. Widzicie czy nie widzicie? Pokażę Wam tak. Nivea, który jest łososiowy delikatnie. Różowy krem od AA i biały od, tak, Garnier AA Nivea, tak. O czym to ja mówiłam? A, to jego satynowe wykończenie. Ja bym raczej powiedziała, że on rozświetla, z tym, że skóra w dotyku jest taka aksamitna, taka satynowa, rzeczywiście. On absolutnie nie wygląda sucho, on absolutnie nie wygląda tłusto, ta cera lśni zdrowiem. Kurczę, bardzo mi się podoba, jak ten kosmetyk zachowuje się na mojej cerze. Idealnie się wchłania. Do nicości, można powiedzieć. Nie dostaje absolutnie żaden filtr, oprócz tego, że ta skóra jest taka mięciutka. Jest taka właśnie, powtórzę się, satynowa. Pięknie leży na nim makijaż. Jestem bardzo nim podekscytowana, już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że ja z kosmetykami AA to mam takie mieszane doświadczenia. Zarówno z kolorówką, a po pielęgnację? Pielęgnacja nigdy na mnie wrażenia nie robiła. Nawet jak dostawałam coś w prezencie, to zawsze to było takie okej. Okay. Głowy nie urwało, też nie zrobiło jakiegoś piorunującego wrażenia, a to zrobiło na mnie mega wrażenie. Mam jeszcze z tej serii krem na dzień, krem na noc. I żel do mycia twarzy. No żel do mycia twarzy, sięgnęłam po niego, bo jest w takiej miękkiej tubie bez pompki i ja lubię takie żele po prostu zabierać ze sobą na wyjazdy, a sezon wyjazdowy przed nami, bo nie chcę się bawić w przelewanie tego mojego żelu do jakichś takich mniejszych buteleczek.
Kremu na dzień i na noc jeszcze nie używałam, dlatego że skupiam się na testowaniu tego. Jeszcze minie jakiś tydzień co najmniej, zanim sięgnę po nowy kosmetyk do pielęgnacji. Tak, wprowadzam nowe kosmetyki do swojej pielęgnacji właśnie. Wiecie co? Bardzo mi się spodobał ten kosmetyk. No i kurczę, mimo tego, że jest taki świeżuteńki, to serdecznie go polecam. Na koniec mam tutaj dla Was nowość, chyba nowość, nie widziałam nigdy tego. Nowość u mnie. Krem z filtrem marki Taupa. To jest ich Light Bodyguard Krem SPF 50. I przyznaję, że tam na stronie nawet Taupy niewiele jest napisane. Czekajcie, ale jednak więcej niż tutaj z tyłu. To jest codzienna tarcza super molekuł chroniąca przed promieniowaniem i cyfrowymi zanieczyszczeniami i wolnymi urodnikami jeszcze do tego też. Dzięki wysokiej ochronie przeciwsłonecznej przeciwdziała fotostarzeniu i przebarwieniom, pomagając zachować dłużej młodą skórę. Jest odpowiedni do skóry wymagającej ochrony przeciwsłonecznej po użyciu produktów z kwasami lub retinolem. Kurczę, jak każdy filtr przeciwsłoneczny. Tutaj jest torf Taupa, czyli roślinne składniki aktywne, naturalny kolor, fizjologiczne pH. Jest bez parabenów, sztucznych barwników, silikonów, oleju parafinowego. Powiem Wam, że to jest bardzo fajny krem z takim małym ale. Znaczy tak, on się różni od tych wspomnianych wcześniej formuł tym, że jest przede wszystkim o wiele gęstszy i o wiele bogatszy. Tak jak Wam powiedziałam, że ten kosmetyk od AA, jak jest ciepło, mogę nałożyć bez kremu nawilżającego, tak tutaj absolutnie pod ten kosmetyk kremu nawilżającego nałożyć nie mogę, bo wtedy tego nawilżenia jest po prostu za dużo. Na szczęście, pomimo tej swojej gęstości i tłustości, on się pięknie wchłania, pięknie znika i co prawda nie pozostawia takiego satynowego wykończenia na buzi, jak zostawia ten krem od AA, to niemniej jednak nie wyglądam tłusto, ani no nie wyglądam, jakbym się posmarowała tłustym filtrem. Do tego zmierzam. Jest jeszcze jedna rzecz, która odróżnia ten krem od tych wcześniej wymienionych i to jest to moje ale, o którym powiedziałam przy tym kosmetyku. Tak jak zaraz po aplikacji, mówię tutaj o odczekaniu 5-10 minut, zaraz po aplikacji tego kremu od L'Oreal, czy od Garnier, czy tutaj od Nivea, czy od AA Lab, można nałożyć makijaż i wszystko pięknie się nałoży i będzie pięknie wyglądać. Tak, tutaj trzeba poczekać co najmniej 30 minut. Inaczej makijaż będzie się rolował. To jest niesamowite, bo ten krem wchłania się szybko. Z racji swojej gęstości może nie rozsmarowuje się tak łatwo jak te lżejsze formuły, które wcześniej Wam pokazałam. To jednak nie pozostawia białych smug, jakichś śladów, znika, wchłania się szybko, ale jednak jak zaczynam nakładać, czy to są kremy koloryzujące, myślę tutaj o tym na przykład od dr Ireny Eris, czy podkłady, to jednak to wszystko się tak nie do końca trzyma tej mojej skóry i to wszystko się roluje, zbiera. Muszę bardzo uważać przy aplikacji. Aplikacja potrafi być bardzo stresująca i nieładna. Więc co najmniej 30 minut muszę odczekać. I dlatego też to jest kosmetyk, który po prostu żyje sobie i mieszka w mojej torbie na siłownię. Ja za każdym razem po siłowni biorę prysznic, myję buzię i nakładam przed wyjściem ten krem. Ta jego bogata formuła gwarantuje mi to, że właśnie nie muszę już ze sobą taszczyć kremu nawilżającego, bo mam dwa w jednym. No i on tam będzie sobie mieszkał przez bardzo długi okres, podejrzewam, no bo na siłownię chodzę co najmniej dwa razy w tygodniu. Czasem częściej, ale rzadko. Więc on też tak nie zostanie zużyty jak te kosmetyki, które tutaj Wam pokazałam. No bo jak mam tyle dobra, które pozwala mi nałożyć makijaż zaraz po aplikacji właściwie, no to nie będę się bawić z tym. Ale to jest taki jedyny minus. Dla kogoś będzie to bardzo duży minus, dlatego uprzedzam, ale to jest jedyny minus, jaki znalazłam w tym kosmetyku. Nie zapycha mnie oczywiście, pomimo tej swojej gęstszej formuły, bogatszej formuły. Na szczęście ta moja cera mieszana się z nim polubiła, nie zauważyłam, żeby coś się tam działo niepokojącego. Mam go u siebie od lutego chyba. I no i dopiero teraz o nim mówię, właśnie dlatego, że jednak rzadko z niego korzystałam. No, ale jest dobry. Może to jest coś, czego poszukujecie. Może nie nakładacie makijażu, wiecie. Malutka, fajna buteleczka, plastikowa, pompeczka. I ode mnie na dzisiaj to już wszystko, moi drodzy. W przyszłym filmie, który pokaże się w środę na kanale, znowu będzie o nowościach.
kurczę, nie wiem dokładnie, jak do tego filmiku podejść. Czy powiedzieć Wam tylko o fajnych rzeczach, czy może zamieścić też te mniej fajne? No, będzie znowu kolejna seria nowinek kolorówkowych. O tym będzie w środę. Za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia. Na razie. Pa.